Ej, Kuba, wiesz, że w Polsce jest normalnie, są szkielety ludzi? Rozstrzelone. I tak wyglądają lekcje historii. Dzisiaj jesteśmy w Palmirach. Opowiadamy chłopakom o II wojnie światowej. Opowiadamy o II wojnie światowej, opowiadamy o tutaj właśnie o Niemcach hitlerowskich. I ciężko trochę tak może nie małym, ale młodym umysłom to pojąć wszystko, bo ale cieszy mnie to, że mają bardzo dużo pytań i zadają dużo pytań. O, tu idą nasi bohaterowie młodzi. Tak, i idziemy dalej do tego dużego krzyża, jeszcze tam dalej. Znaleźliśmy też grób Rataja. Nie będę wam tu... O, nawet macie zdjęcie, zobaczcie jak wyglądał mniej więcej podczas... To był marszałek Sejmu. Tak, marszałek Sejmu, jakiś tam przywódca, tu jest tam przywódca chłopów, rozstrzelany w 40 roku. No dobra, idziemy dalej, zobaczymy, a ten kolejny, to też musi być jakiś bardziej... Chłopaki za... Dyrygent chyba. Dyrygent, chociaż może dużo chłopaki z... zauważyli, że dużo jest nieznanych grobów. Tak, tam jest bardzo dużo grobów w tamtej. Tu jest mniej, tutaj, zaraz tam pójdziemy. Tu jest też jakiś działacz pewnie. Ludowy i wychowawca. Tak, czyli pewnie jakiś. A patrzcie, coś wam pokażę. Jesteśmy pod krzyżami. Jesteśmy pod tymi krzyżami. Ciężko, ponieważ zaopatrywanie sklepów było ciężkie w wojnie. Szkoda, że tu nie ma żadnej tabliczki. Miał jakiś wkład w to wszystko.